Romek jest jednym chyba z nielicznych kompozytorów w polskiej muzyce rozrywkowej, a rockowej w ogóle, który ma strasznie słowiańską frazę. To znaczy on, tego tak może nie słychać, jak się to wszystko zaaranżuje, zrobi na rockowo, tam już tam sekcję dogra, gitary elektryczne i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy się słucha tej kompozycji, tak można powiedzieć, gołym uchem, bez całego tego anturażu takiego, to tam są takie, to są tak śpiewne czasami, takie zawodzące, takie trochę, nawet bym powiedział ze wschodu, takie zawodzące frazy. Melodyjne. Melodyjne, bardzo melodyjne, że przełamać się, bo tak, gdyby napisać coś tak w słowach, tak melodyjnego i takie, powiedzmy, takiego rzewnockliwego, bo to tak bym to nazwał, jak on komponuje, no to by się zrobił taki trochę mało rockowy numer, to znaczy. Natomiast ja często piszę przeciwko jego kompozycjom. To znaczy często piszę coś, co jakoś tak utwardza te rzeczy. No. Tak, na zasadzie, no to po prostu przeciwko tej takiej pewnej jego śpiewności i tak dalej. I to wychodzi. To jest pewna taka recepta na niego. Bo kiedy na przykład czasami on pisze coś bardzo lirycznego, bo on jest w ogóle lirykiem. On nawet w tych kompozycjach takich ostrych, ale one są ostro zaaranżowane, sama melodia jest dość liryczna. I gdybym ja napisał jeszcze taki bardzo liryczny słowa do tej lirycznej kompozycji, no to obawiam się, że to byłoby za dużo cukru, za dużo łez i za dużo, i to byłaby tragedia zupełna. Czasami staram się, żeby ta muzyka była taka utwardzona tymi słowami i to daje właśnie efekt. I tak mniej więcej na tej zasadzie napisałem teksty do płyty Nic nie boli tak jak życie. Wszyscy święci malują w niebie, złoty sypie się ku. Się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. W wypadku Nic nie boli tak jak życie, słuchając tej płyty, wiem, że to była bardzo, bardzo taka adekwatna, wypadkowa zapotrzebowań rynku, czasów nowych w naszym kraju, formacji, która miała renomę i doświadczenie. Miała w sobie autentyzm, miała w sobie dobry potencjał, dobre nazwiska. Ten zespół dlatego był prawdziwy, ponieważ skupiał 5 person. Każdy to była oddzielna historia. Lipko, Romuald, Zeliszewski, kawał historii, Jurecki, Mietek, gość absolutnie unikatowy i fenomenalny muzyk. Krzysztof Cugowski, to każda z tych postaci to był uczciwy kawał historii w polskim świecie show biznesu, że tak powiem, muzycznego. W związku z powyższym ten zespół był wtedy autentyczny. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Jurek Janiszewski przyniósł mi muzykę, nie bardzo mi tłumacząc co i jak. Jakiś facet śpiewał po angielsku, mówi, zrobisz polski wariant tego. Napisałem ten tekst, to była taka opowieść o, akurat nie,
trafiło to na taki moment w moim życiu, powiedziałbym, pewnej emigracji, ucieczki od siebie, od środowiska, próby szukania takiego azylu. Taki azyl zawsze miałem. Takie azyle to najczęściej są miejsca w przyrodzie. To jest na przykład na Roztoczu taka zagłębiona nad Guciowem dolinka, gdzie spacerują sobie czasem sarny, gdzie jest zielono, kwieciście, gdzie czas nie płynie, on tylko obrzeżami tam sobie depcze. Zawsze miałem takie azyle. Te azyle miały dla mnie kształt przyrodniczy i stąd właśnie ta dolina i ten sen o dolinie, ta rzeczywistość, która z jednej strony szła przez moje życie, taka dosyć obskurna i obrzydliwa, a z drugiej strony to taki mit tej doliny. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko z nim. Od samego początku, kiedy po raz pierwszy usłyszałem polską wersję Ain't No Sunshine, no wiedziałem, że mam do czynienia z jakimś zjawiskiem, które jest nowe i które mnie wyraźnie pociąga. I bardzo wiele razy, na bardzo różnych płytach, ta muzyka Budki, ona mnie niosła, prowadziła w jakieś takie rejony i takie skojarzenia, dzięki której wiedziałem, że mam do czynienia z, nie chcę użyć słowa produktem, bo to raczej z działalnością ludzi, którzy są niepospolitymi twórcami, muzykami, kreatorami. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Zadzwoni do mnie Romek Lipko. Tak sobie przypominam w tej chwili, bo to było ładnych parę lat już temu. I z propozycją, czy nie zaśpiewam piosenek, które, że tak powiem, ma napisane i tak widzi, że ja to zaśpiewa. No i tak spotkaliśmy się i doszło do nagrania i nie spodziewałem się, że te piosenki wryją się w pamięć słuchaczy i że będą do dzisiaj aktualne. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle? Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób. Nie zostawiaj tu same, no nie. Ja wcześniej znałem Romka ze słyszenia, oczywiście, nie osobiście. I zawsze mi się podobało to, co on robi. Wiedziałem, zresztą nie tylko ja, ale ludzie wiedzieli, że jest to człowiek, który jest stworzony do tego, żeby pisać przeboje, żeby pisać fajną muzykę. I ja naprawdę byłem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że zaproponował mi współpracę. W życiu się tego nie spodziewałem. Ja dostałem kilka propozycji od innych zespołów, mniej znanych, ale tych zespołów już dzisiaj nie ma. I rzeczywiście pierwsze co, to wszystko poodrzucałem, a wziąłem propozycję od Romka. No wiadomo z jakich powodów. No, chyba się nie myliłem i nie mylę. Słodkie były jak krew twoje łzy. Borysowicz odszedł i ja na jego miejsce wskoczyłem od razu. Pierwsze wejście moje to było właśnie nagranie Jolki, także na nikim się tam nie wzorowałem.
Jest dwóch takich ludzi chyba w tym kraju, z którymi ja miałem przyjemność współpracować, o których wiem, że to gdzieś tam są podłączeni pod nieco wyższe źródło inspiracji. I to poza Sewerynem Krajewskim to jest właśnie Romek. Ma niewiarygodny talent do wytwarzania skutecznych melodii bardzo przebojowych. Myślę, że gdyby działał w świecie nieco bardziej przesuniętym na zachód, to byłby naprawdę multimilionerem. Na szczęście, powiem tak, i tu muszę bardzo Romka Lipko pochwalić, Romek mi nigdy nie narzucał tematów. To znaczy Romek, nawet mi nie pamiętam, żeby mi Romek sugerował, co mam pisać. Przez te lata, kiedy ja pisywałem dla takich osób właśnie jak 2 plus 1, jak Halina Frąckowiak czy Krysia Prońko, no to cały czas tęskniłem za prawdziwym rock'n'rollem, za nieco ostrzejszą muzyką. Nie było jej widać na horyzoncie. Tych zespołów było śmiertelnie mało. Budka brylowała już wtedy wśród nich i to naprawdę była rzecz wspaniała, kiedy poznałem Romka i kiedy Romek zaproponował mi, że może zaczęlibyśmy pisać. I stole just like a
utwór Ratujmy, co się da, należy do takiej grupy utworów, które słucham, ale nie w uwielbieniu dla swojej własnej genialności, tylko dlatego, że mogę go wysłuchać do końca bez skrzywienia twarzy. Pamiętam, jak do miasta raz wjechał na dzień wielki cyrk. Po przedstawieniu byłaś zła, bo chciałem świat z cyrkiem iść. Na karuzelę musiałem cię wziąć, by pęd osuszył ci łzy. Tunel miłości jak noc objął nas, pocałowałaś mnie tam pierwszy raz. Obiecywałaś mu nieba mi dać, wyjechał cyrk, a ty z nim zniknęłaś. Romek ma fantastyczne pomysły melodyjkowe, ma fantastyczne pomysły muzyczne. To jest coś, co u literatów można nazwać właśnie szlagwordem, tym złotym zdaniem, które się w piosenki powtarza. Romek ma to muzycznie. To jest po prostu cudowny facet. Myślę, że właściwie jego los powinien być taki, że powinien tworzyć te melodyjki i rozdawać, rozsprzedawać, darować generalnie ludziom. To jest wielki talent, niesłychany talent. A jeśli drugi widać przed, muzyka to...